Dzień dobry, witamy wszystkich, którzy tutaj się zgromadzili. Dzisiejsza sesja jest to tak naprawdę kontynuacja programu, który się odbył kilka tygodni temu z Torem. Wtedy Tor mówił nam o bardzo głębokim i ciekawym temacie, który brzmiał przygoda umierania. I spodobał nam się ten temat tak bardzo i na tyle zostaliśmy zainspirowani, że poprosiliśmy Tora, żeby teraz za drugim razem poprowadził nas poprzez doświadczenie medytacji. Medytacji, która ma siłę leczenia. Także dzisiaj Tor przedstawi temat właśnie procesu medytacji jako leczenia duszy, wewnętrznego leczenia, dzięki czemu ja, dusza, staje mi się lżejsza, staje mi się zdrowa, staje się spokojna i szczęśliwa, dzięki czemu moje ciało odpowiednio reaguje, jak również powstaje moja postawa taka, która umożliwia mi poprawienie czy też nawiązanie lepszych związków z innymi. Tor Bardal koordynuje działalność ośrodka Brahma Kumaris w Islandii. Od ponad 20 lat medytuje i jest bardzo zafascynowany tematem świadomości. Zgłębia ten temat i eksperymentuje z tym, jak zmiana świadomości powoduje również zmianę na zewnątrz, w otoczeniu i na całym świecie. Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym właśnie ze spotkań, które organizuje Światowy Uniwersytet Duchowy Brahma Kumaris w Gdańsku. Co niedziela się spotykamy i zgłębiamy różne aspekty duchowości. Także teraz już poproszę Tora o poprowadzenie programu. Będzie też możliwość zadawania pytań. Także jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie, to proszę sobie zapamiętać i na końcu będzie taka szansa, żeby je zadać i żeby Tor nam na nie odpowiedział. Good. So thank you, Tor, very much. We are a nice group of people here. These are people who come regularly or maybe less regularly, but everyone knows us more or less. So we are very much looking forward to hearing your experience, and we would really like to explore meditation as the process to heal the self, to heal the soul. So thank you for being with us. Well, Aneta, thank you very much for inviting me again. I'm very happy to be with you and connect with the people in Poland. I know a few people here in Iceland from Poland, and I've always connected very deeply with all of them. And somehow there's a deep connection. Także Tor mówi, że również bardzo dziękuję, że jest z nami wszystkimi. W Islandii, gdzie Tor mieszka, jest wielu Polaków, także Tor zna niektórych z nich i w jakiś sposób zawsze odczuwał głębokie połączenie z Polakami. I think this subject of healing the self is one of the most important things we can do at this time in creation, in the cycle, and then the meditation, of course, is the method or is the key to connect with the energy, the healing energy. Myślę, że proces leczenia, wewnętrznego leczenia jest obecnie bardzo ważny w tym momencie cyklu. I medytacja jako metoda, jako klucz na połączenie z tą energią, która leczy, jest bardzo istotna. This meditation that is going to make us whole again, because I believe that when I think of healing, for me, it's about becoming whole again, becoming full again, getting back to our original qualities and experiencing being full. Medytacja dla mnie jest procesem, który umożliwia powrót do mojej pełni, dostania się ponownie całym,
powrót do moich oryginalnych właściwości, wewnętrznych właściwości duszy. And what takes us away from being full is if we have something is broken inside of us, or we are carrying sorrows or hurt, or we can just say simply we, if we carry a lot of vices inside of us, well, then that takes us away from being full and complete. A to, co zabiera nas od tego stanu bycia pełnym, bycia kompletnym, to jest to, co nosimy w sobie. Jakiekolwiek cierpienie, jakiś ciężar, jakaś rana, czy też można powiedzieć występki, które mamy w sobie. To nas zabiera od tego stanu bycia pełnym, kompletnym. And when we come to this practice of Raja Yoga, then we are all more or less broken and in sorrow, and we have a lot of hurt inside that has accumulated over a long period of time. I kiedy dochodzimy do momentu, kiedy zaczynamy poznawać, praktykować Raja Jogę, to tak naprawdę wszyscy jesteśmy w pewien sposób złamani wewnątrz, coś jest przerwane. Wszyscy odczuwamy jakieś cierpienie, jakieś zranienie, coś, co gromadziliśmy w sobie przez długi czas. And there the understanding that we are eternal souls is so important, so that we don't think that we are just this one, we have just this one life or just this one body, but that we are an eternal soul, that there have been a long, long story behind us, and that the soul is eternal. That's absolutely an essential understanding. I wtedy to, co jest niezbędne, to jest konieczne, to jest zrozumienie, że jestem wieczną duszą, że nie mam tylko tego jednego życia, tego jednego ciała, że tak naprawdę za mną jest długa historia, że jestem wieczną istotą. And when we see ourselves as an eternal soul with a very, very long story, then it is very understandable how different we are, why the children are born so different, even though they are born in the same family, brothers and sisters or friends. They may be raised in the same circumstances, but we are also different. I gdy mamy to zrozumienie, że jestem wieczną duszą, która ma za sobą bardzo długą historię, to wtedy też łatwiej zrozumieć, dlaczego każdy z nas jest taki inny. Nawet gdy rodzimy się jako brat i siostra w jednej rodzinie, jesteśmy zupełnie inni. Gdy jesteśmy przyjaciółmi, znamy się, wszyscy jesteśmy inni z powodu naszej długiej historii i tego, że jesteśmy wiecznymi duszami. And when that is clear that we have been around for a long time, then we don't need to judge ourselves for not being perfect or not being like someone else or having weaknesses and sorrows as part of our, because we have been on this very, very long journey. I gdy to staje się jasne, że mam za sobą taką długą historię, bardzo długą podróż, to wtedy nie ma potrzeby, żeby osądzać siebie, żeby brać jakiekolwiek cierpienie, ponieważ rozumiem, że bardzo dużo przeszłam, że taka długa podróż jest za mną. So instead of judging ourselves for being incomplete or not good enough, we can have love for ourselves, love, understanding and acceptance. Actually, I think the word acceptance, accepting the self, because we understand our story and we know our story, it couldn't have been any different.
I nie ma wtedy potrzeby na osądzanie siebie, że myślenie, że nie jestem wystarczająco dobry, że nie jestem kompletny, że nie jestem doskonały, ponieważ za mną jest taka długa historia i okazuje się, że wtedy to jest czas, jest potrzeba na to, żeby pokochać siebie, zrozumieć siebie, zaakceptować siebie, ponieważ rozumiem, że to była moja historia i to była moja podróż i ona nie mogła być inna. So we need those few points of knowledge, knowing that we are a soul that is eternal. We have a long, long story behind us. Most of us have been around for thousands of years, which means that we have had thousands of or a lot of births and a lot of deaths and a lot of everything that has happened in the history of humanity. And we have been going through all these stories for a long time. And all these, everything that we go through leaves a mark or is recorded in the soul. Zatem potrzebna jest znajomość tych kilku punktów wiedzy. Po pierwsze tego, że jestem duszą, że jestem wieczna. Po drugie, że w związku z tym mam bardzo długą historię, że przybyłem bardzo długą podróż, że czasami to są może kwestie tysięcy lat. I w ciągu tego czasu wiele razy się rodziłem i wiele razy umierałem. Zatem to był bardzo długi czas i wydarzyło się wiele, wiele rzeczy. A wszystko, co się wydarza, jest nagrywane w duszy, pozostawia ślad. And this does not only give us the acceptance of the self as we are, with the sweet and sour parts, with sorrows and everything that we've gone through. But we have also gone through wonderful experiences and wonderful relationships. But it also gives us the understanding that everyone else cannot be any different from what they are. I to daje nam akceptację. Akceptację siebie takim, jakim jestem. Z tą słodką i z tą kwaśną stroną siebie. Ze wszystkimi rodzajami cierpienia, przez które przeszedłem, ale też ze zrozumieniem, że było wiele wspaniałych rzeczy, wspaniałych relacji. I to dotyczy mnie, ale to również dotyczy każdego innego. I nikt tak naprawdę nie może być inny niż teraz jest w związku z tym. This means that we can have real love based on understanding for the self and also love based on understanding for everyone else in our contacts and relationships. I to oznacza, że jesteśmy w stanie mieć miłość, pokochać siebie takimi, jakimi jesteśmy, bazując na tym zrozumieniu, ale też, rozumiejąc to, możemy kochać każdego takim, jakim on czy ona jest. But then, of course, like in life, life is not just like a one-way happy road. There are situations that come up. And when we look at our life and our relationship, we can see that some relationships are more difficult or more complicated than others. I wtedy, kiedy patrzymy na to życie, no to widzimy, że są różnego rodzaju związki. Niektóre związki są trudniejsze, bardziej wymagające niż inne. And those relationships that we have been pulled into, they are no coincidence. These are maybe the most important relationships in our life
that may have given us a lot of happiness and a lot of love, but they may also have given us quite a lot of sorrow also. Im okazuje się, że te związki, w których jesteśmy, to nie jest kwestia przypadku. To są być może najważniejsze związki w naszym życiu. I te związki albo dały nam wiele miłości, wiele szczęścia, albo może cierpienia. And I believe that those relationships, actually all our relationships that we have in our life, most people have like maybe 10, 15 main relationships that they have, of course, starting with parents, and then very, you know, few major relationships that that follow us through our life or have been played a big part in our life. I mamy wiele różnych związków, no co najmniej średnio 10-15 takich głównych związków, począwszy oczywiście od rodziców i potem poprzez wszystkie inne związki, które nawiązujemy podczas naszego życia. And I believe that if we look at these relationships, then we will find in them the elements that we need to heal in our own self. Ja wierzę, jestem przekonany, że gdy przyjrzymy się tym związkom, to znajdziemy w nich elementy, które my sami musimy uleczyć w sobie. Most people in the world, if they have a complicated or a difficult relationship, they will always point at the other person and blame that other person. They are the fault that I'm not happy, or that I'm feeling sorrow, or I'm feeling angry or sad. It's their fault. That's what the people of the world is really normally saying. They're blaming others. Zazwyczaj ludzie na świecie, gdy są w jakichś skomplikowanych, trudnych związkach, to obwiniają tą drugą osobę, pokazują palcem na tą drugą osobę jako na winną za to, że ja jestem nieszczęśliwa, że ja jestem samotna, że ja nie czuję się kochana i tak dalej. Obwiniamy zazwyczaj tą drugą osobę w związku. And if we blame someone else and tell them or say that they are the cause of my sorrow, it means that I have given my power to them. It means that I am saying they have the power over how I am feeling. Jeśli to robimy, jeśli obwiniamy drugą osobę za to, jak sami się czujemy, to tak naprawdę oznacza, że my przekazujemy władzę nad sobą tej drugiej osobie. Ta druga osoba ma władzę nad moimi uczuciami, nad tym, jak ja się czuję, co myślę. And a lot of people, they live their lives according to this wrong philosophy that the others have power over them, because it is only when we give our power away that they have this power. It's because we have lost our own power that we give it to someone else. Wiele osób na świecie żyje zgodnie z tą niewłaściwą filozofią, że to inni mają władzę nad nimi. A tak naprawdę to dopiero gdy ja dam tą władzę innej osobie, gdy ja pozbędę się tej swojej siły, to wtedy rzeczywiście umożliwiam drugiej osobie władanie nade mną. And if I want to regain my power, then I have to take that accountability or that responsibility for my own life and for every relationship that I am in. Jeśli chcę odzyskać tą władzę, tą siłę, to muszę w związku z tym wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za wszystkie związki, w których jestem.
And if we take that power back, then we can change everything. But then we need to, there are certain understanding that comes with that. I gdy biorę tą siłę, to wtedy rzeczywiście mogę wprowadzić zmianę w swoim życiu, ale do tego potrzebne jest zrozumienie. I believe that we are all very much interconnected and there is no coincidence what person is attracted to me or I am attracted to. There is no coincidence what people are part of my connections and relationships. Ja uważam, że my wszyscy jesteśmy połączeni i że nie ma żadnego przypadku w tym, z kim wchodzę w związek, że to wszystko tak naprawdę ma znaczenie. And I believe that in some cases we may attract people to us so that we can see something that we are not able to see without having them in front of us as mirrors. Ja uważam, że czasami przyciągamy osoby po to, żebyśmy byli w stanie zobaczyć coś w sobie, czego w przeciwnym stanie byśmy nie mogli zobaczyć. Because if we think of ourselves as a very, very old being who has been around here for centuries or thousands of years, then we have gone through a lot of things and we have done a lot of things. We've done mistakes and we have been hurt and we have gone through all kinds of things and we cannot keep all of these things in our conscious mind, so they are being placed into the subconscious. My wszyscy jesteśmy istotami, które wiele przeżyły, bardzo dużo popełniły błędów, doświadczyły ran i tak dalej. I nie jesteśmy w stanie trzymać tego wszystkiego w swoim świadomym umyśle, dlatego to schodzi do podświadomości. We all know that some people are from birth, they may be very much afraid of heights or very much afraid of water or cats or spiders or whatever. Some people are born with a phobia of some kind. Wiemy, że niektóre osoby od urodzenia boją się czegoś, może wysokości, wody, pająków i tak dalej. Po prostu niektórzy rodzą się z różnymi fobiami. And there is no rational reason for that phobia from this life, so that the source of this has to be from our past experiences. I biorąc pod uwagę obecne życie, nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, skąd ta fobia mogłaby się wziąć. Zatem ona musi pochodzić z czegoś wcześniej. And this is also the same with our relationships. We have old relationships that may carry with them some sorrow or hurt, and by just accepting it and seeing it as part of my own story, then I'm taking power over it. I tak samo jest ze związkami, w których jesteśmy. My niesiemy w tych związkach jakieś stare cierpienie, stare rany. I gdy jesteśmy w stanie to zaakceptować i popatrzeć na to jako na część mojej historii, wtedy jesteśmy w stanie odzyskać potęgę, władzę nad tym. If we, on the other hand, reject these emotions that are inside of us and blame it on everyone else around us and not take responsibility, then we have lost power over it. Z kolei, jeżeli odrzucamy te emocje, które są wewnątrz nas i obwiniamy innych za to, jak się czujemy, nie bierzemy za to odpowiedzialności, no to nie mamy nad tym władzy, nie możemy nad tym zapanować. We have then given that power to some outside force
And we have become helpless victims. I w takim przypadku przekazujemy, oddajemy tą władzę jakiejś zewnętrznej sile i sami stajemy się bezsilni. So that's why it's so essential to see every relationship that I have and I have had in my life as a teaching lesson or a blessing even for me to understand my whole self. Dlatego tak koniecznym jest to, żeby patrzeć na każdy związek w moim życiu, związek, który mam, czy który miałem, jako na lekcję, a nawet jako na błogosławieństwo dla mnie. And then if we see it as something that we have created in the past, then it is part of my creation and I can transform that feeling or that sorrow or that phobia or whatever it is that has been making my life difficult, I have then the power to transform it if I see it as something that is part of me. Jeżeli natomiast spojrzę na to cierpienie, na tą fobię, czy cokolwiek innego, co jest trudne w moim życiu, jako na to, co tak naprawdę ja sam stworzyłem w przeszłości, jako na moje stworzenie, to będę mógł to przekształcić. Będę miał potęgę, która umożliwi przekształcenie tego. And that's where we come to another very important point that is absolutely essential. And that is the relationship that we have in Raja Yoga with the Supreme Soul. I to przenosi nas do kolejnego punktu, który jest niezmiernie ważny. W Raja Jodze my nawiązujemy związek, relacje z najwyższą duszą. When we get to connect with the Supreme Soul the way we learn in Raja Yoga, then one of the things we also learn is that the Supreme Soul is the Supreme Purifier. It is the Supreme Soul who has the part of purifying us. Gdy łączymy się z najwyższą duszą w ten sposób, w jaki uczymy się tego w Raja Jodze, to też dochodzimy do uświadomienia i doświadczenia, że najwyższa dusza jest również najwyższym oczyścicielem, że najwyższa dusza ma rolę oczyszczenia mnie, odgrywa taką rolę. And the reason is that the Supreme Soul is the only soul that is absolutely pure and clean and has unlimited love and acceptance for us, and we are all the children of the Supreme Soul. I zaczynamy rozumieć i doświadczać to, że najwyższa dusza jest jedyną istotą, która jest absolutnie i zawsze czysta, która ma nieograniczoną miłość dla każdego, nieograniczenie akceptuje mnie i że wszyscy jesteśmy dzieci tej najwyższej duszy, Boga. And then if we find something that is causing us sorrow and we see it as part of me, not blaming someone else for it, but accepting it, it is something that has emerged inside of me maybe long, long time ago. And it's not because I was not good enough or that I was bad or something. There was no other way. I wtedy też pojawia się możliwość tego, że gdy odkryję jakąś przyczynę cierpienia we mnie, będę w stanie zrozumieć, zaakceptować, że to jest część mnie, że nie muszę i nie mogę obwiniać za to nikogo innego, ale akceptuję, że to jest coś, co powstało we mnie być może bardzo dawno
temu i to nie wynikało z tego, że ja nie byłem wystarczająco dobry. To po prostu tak musiało być. And then it is so valuable to have people around who are showing me what I was not able to see, because there was no reason from this life for maybe being experiencing sorrow or irritation. The reason may be very, very old. I wtedy okazuje się, że to jest bardzo wartościowe, kiedy pojawiają się obok mnie, wokół mnie ludzie, którzy mi pokazują, co we mnie jest takiego, co powinienem zmienić. Bo być może to nie pokazałoby się jako coś, co powstało w tym życiu. Być może to jest coś o wiele starszego i dopiero gdy ci ludzie pojawiają się przede mną, ja jestem w stanie to zobaczyć. And there is no sorrow too big or too small that we should not take it to the Supreme just to have it transformed. And that is a very, very easy way to heal all sorrow and all relationships in our lives. I nie ma cierpienia, które by było za duże albo za małe, którego nie moglibyśmy wziąć przed najwyższą duszą po to, żeby najwyższa dusza, Bóg, uleczył mnie, żeby usunął to cierpienie. And it is so easy because it's not really we who are doing it. All we are doing is to bring it to the Supreme Soul, who is the one who has that role of transforming and cleaning. I to jest bardzo łatwe, bo tak naprawdę my z tym nic nie robimy, oprócz tego, że zabieramy to przed najwyższą duszę. Najwyższą duszę, która ma tą rolę przekształcenia tego i oczyszczenia. And that's what makes it so easy. We just need to find what we have to purify and then bring it to the Supreme, and then the cleaning will take place and we will just have to wait and see what happens next. I to jest takie łatwe, ponieważ my tylko musimy zrozumieć, co mamy oczyścić. Mamy to następnie wziąć, przedstawić najwyższemu. I z kolei następuje proces oczyszczania. My po prostu czekamy i patrzymy, co z tego wynika. And normally it's been my experience that if I am dealing with a difficult person or a difficult relationship that has been causing me sorrow or worry or whatever, and we can find plenty of worries to have today with the coronavirus and the economy and all of that. There's plenty of things to worry about today, but if we bring that to the Supreme, then we can see a lot of things change. I takie jest moje doświadczenie. Zazwyczaj tak jest, że bez względu na to, jakie mam na przykład trudności w życiu, w jakim ciężkim jestem związku. A obecnie mamy wiele rzeczy, o które możemy się martwić. Może to być związane z koronawirusem, z sytuacją gospodarczą i tak dalej. Cokolwiek to jest. Ale gdy jestem w stanie wziąć i przedstawić to, położyć to przed najwyższą duszą, najwyższym, to wtedy mogę zobaczyć, jak następuje zmiana, następuje ten proces leczenia. Because it's not really our job to clean the self, it's because we have become impure, we have become like dirty water, and we cannot clean a dress in a dirty water. We cannot do this job ourselves, like to put to wash something in dirty water, like people are doing in India. They are
trying to become pure in Ganges, which would probably kill all of us if we would go in there. Bo tak naprawdę to nie jest naszym zadaniem oczyszczenie siebie. My staliśmy się nieczyści. I jakbyśmy chcieli oczyścić siebie, to byłoby tak, jakbyśmy chcieli uprać rzeczy, ubrania w jakiejś brudnej wodzie. I w Indiach oni wierzą, że tak jest, że gdy będą się kąpać w brudnym Gangesie, to się oczyszczą. Ale to tak nie działa. So that's why it's so much easier just to bring it to the Supreme. And what I've found is that the relationship with that person who may have been difficult, or the contact, or the problem, it for somehow within a short time it transforms or disappears. I to, co ja zauważyłem, że naprawdę to tak działa i to bardzo ułatwia ten proces. Gdy przedstawiam to wszystko Najwyższemu, widzę, że wtedy ta trudna relacja, czy problem, czy cokolwiek, z czym się borykałem, w krótkim okresie czasu to ulega przekształceniu, zmianie. And I find this extremely practical. Because I'm a very practical person and I don't want to waste my energy or waste my time in sorrow. I feel much better feeling light or happy than being in sorrow or being angry at someone. I dla mnie to jest coś bardzo niezwykle praktycznego. Ja jestem bardzo praktyczną osobą i nie chcę marnować czasu, swojej energii na cierpieniu. Ja wolę czuć się lekko i być szczęśliwym. And gradually, within a not so long time, if we do this systematically with all our relationships, the relationships become better and sweeter, and within a short time, there are no difficult people around. I naprawdę to nie wymaga wiele czasu. Jeżeli będziemy to robić systematycznie ze wszystkimi naszymi trudniejszymi związkami, to w relatywnie krótkim czasie zobaczymy, że te relacje, te związki się poprawią i po pewnym czasie okaże się, że nie ma żadnych trudnych ludzi wokół mnie. Wonderful. This is really very encouraging. But it's very easy to say things like this. But it's most wonderful to experience, especially if there has been a challenge for a long time, or a person who has been difficult for a long time and causing sorrow or causing anger. Let's just use for an example, if someone is irritating me all the time, and if I say, okay, this person is irritating me, he's just showing me my anger. Because the irritation is inside of me. It's not inside of someone else. It's not someone else. It's inside of me. I oczywiście łatwo jest to powiedzieć, ale o wiele bardziej wspaniale jest doświadczyć tego. Szczególnie jak mamy takie wyzwanie, że przez dłuższy czas mamy związek z jakąś trudną osobą. Jesteśmy w trudnym związku. I na przykład jakaś osoba powoduje, że ja stale się irytuję, to wtedy tak naprawdę jest kwestia zrozumienia, że ta osoba jedynie, zaledwie pokazuje mi gniew, który jest we mnie. To nie jest kwestia tej drugiej osoby, to jest gniew, który jest we mnie. And then there are different ways of doing this. One way is to write a letter to the Supreme and just say in this letter that I have this in me and I want to give it to be cleaned, to give it up, to be cleaned. Another way is to do it in meditation.
and connect with the Supreme and give that vibration, irritation or sorrow, and then give it away in that way. I są różne sposoby, na które możemy przeprowadzić ten proces leczenia. Jedna metoda na przykład to jest napisać list do Najwyższego, do Boga. Napisać w tym liście, z czym się borykam, co mam w sobie, co chciałbym oddać, czego chciałbym się pozbyć. Po prostu napisać to w tym liście i wyrazić czyste pragnienie, że chciałbym się oczyścić. Inna metoda to jest medytacja, w której łączymy się z najwyższą duszą, z najwyższym, z Bogiem i Jemu oddajemy te wibracje gniewu, irytacji, złości czy czegokolwiek chcemy się pozbyć. So I find it quite useful to take time and write a list of names, of contacts and people in my life that have been the main instruments or the main, not maybe instruments, maybe more main challenges in my life. It could be someone who has also given the greatest love, but also has caused some sorrow. I myślę, że to jest coś użytecznego, przynajmniej dla mnie. Widzę, że to jest użyteczne, żeby usiąść i poświęcić trochę czasu na to, żeby zrobić listę wszystkich osób z imionami w moim życiu, które były dla mnie wyzwaniem, wszystkich tych związków, które wprowadziły jakieś trudności do mojego życia. Mogą to też być osoby, które okazały mi wiele miłości, ale przy okazji i też smutku, cierpienie zadały. So, if you write like 5 or 10 names and then one or two of the qualities that or the emotions that you have experienced in that relationship, let's say it could be anger, it could be fear, or it could be anything. And then to see that person as someone who is showing you, this is something that I need to work on and clean. Zatem dobrze jest napisać od 5 do 10 takich imion, takich osób i obok każdej osoby wypisać jedną, dwie emocje, doświadczenia, które mam w związku z tą osobą. I to mogą być na przykład takie emocje jak gniew, lęk i tak dalej. I wtedy popatrzeć na tą konkretną osobę jak na kogoś, kto pokazuje mi, co ja mam w sobie zmienić, co ja muszę w sobie przekształcić. So I was wondering if you would like to have a meditation that where we can let go of something that we were ready to let go of. Zatem zastanawiam się, czy chcielibyście mieć teraz medytację, w której skupimy się na puszczeniu, pozostawieniu czegoś, na pozostawienie czego jesteśmy gotowi. Yes, tak? Chcielibyśmy mieć taką... Yes, we would like to have this experience of such meditation. Tak, poprosimy. In this meditation, when we have put a finger on an emotion or an energy that we want to let go of, because emotions are very subtle energies, it's like very intangible, very foggy. So I would like you to give that energy a form, to ask that energy or that emotion, let's say if you are dealing with the feeling of guilt or anger or
rejection to take a form and color and shape, like a symbol. It could be a person or an energy or a form. Zatem teraz chcielibyśmy się skupić na jakiejś konkretnej emocji, emocji, która jest bardzo subtelną energią. I żeby lepiej przejść, skuteczniej przejść ten proces, dobrze jest nadać jakąś formę tej emocji, czyli jakby poprosić tą emocję, żeby przyjęła jakąś formę, jakiś kształt, jakiś kolor. To może być nawet jakaś osoba, jakakolwiek emocja, z którą chcemy teraz pracować, tak? Którą chcemy pozostawić. To może być, nie wiem, poczucie winy, to może być gniew, to może być poczucie odrzucenia, czy cokolwiek innego. Chodzi o to, żeby nadać kształt, jakąś formę tej emocji, temu rodzajowi energii. And then we just take that form and put it on an altar that represents the connection to our supreme, the supreme light, to the supreme soul, and we let it dissolve there and disappear, and find and know that it's leaving our subconscious and conscious mind. I to, co robimy w medytacji, to bierzemy tą emocję, tą energię w tej formie, którą ona przyjęła, i stawiamy ją, przedstawiamy ją najwyższej duszy, Bogu. Przed Bogiem kładziemy tą formę tej emocji, tej energii i pozwalamy na to, żeby ta energia się rozpuściła, żeby ta emocja zniknęła z mojej świadomości i mojej podświadomości. The reason why I find it helpful to give it form is that if that feeling or a similar feeling comes back, then we can recognize it and take it back and bring it back to that, because we may have many, many layers of energies inside of us and it may not all disappear in one go. No więc dlaczego uważam, że to jest pomocne? To dlatego, że kiedy nadamy jakąś formę, kształt tej konkretnej emocji, to w momencie, kiedy ona powróci, a prawdopodobnie powróci, będziemy w stanie ją rozpoznać. Mamy w sobie wiele poziomów tych emocji, tych subtelnych energii, i one będą się pojawiać. Więc w momencie, kiedy ją szybko będziemy w stanie rozpoznać, będziemy mogli przeprowadzić ten proces ponownie, zanieść tą energię, tą emocję do najwyższego i przejść przez ten proces rozpuszczenia, oczyszczenia, pozbycia się tego. So if you are ready, then we can just, do people have paper or notebooks that they can write in, or? Czy możemy dać papier każdemu, Dorotka? Yes, we will give everyone piece of paper and pen. Także tutaj jest prośba, żeby każdy dostał kartkę papieru i długopis, i wtedy będzie można zanotować tam to, co trzeba. Just a minute, but we can continue with explanation. Then it's good when you have that piece of paper just to start by writing down 5 or 10 names that are people who have been challenging. It could be from the family, it could be from working, it could be the neighbor, it could be anyone. Więc jak dostaniemy już te kartki papieru, to dobrze, znaczy to, co mamy zrobić, to na tej kartce napisać 5-10 imion osób, które były wyzwaniami dla nas. Mogą to być osoby z rodziny, z pracy, jacyś sąsiedzi, koledzy, ktokolwiek. Ktoś, kto stanowił dla nas jakieś wyzwanie. So let's take like
2 minutes to write down like 5 or 10 names. Także teraz 2 minutki będziemy mieć na to, żeby zapisać te 5 czy 10, masz tu kopię? 5 czy 10 nazwisk, imion. One moment, we are getting there with paper and pens. Well, you can also do it in your mind. If you know what you want to work with, then it can also be done just by knowing what is the challenge that... Yes, but maybe first time is good to write down, as you say. Więc Thor mówi, że potem oczywiście nie trzeba już papieru i długopisu, żeby przeprowadzić to ćwiczenie. Można to zrobić w umyśle, ale za pierwszym razem jest dobrze to zapisać. Okay, so we have paper and pens, so please guide us. So start by writing without thinking too much, just writing from the heart. Zatem zaczynamy pisać bez zbytniego myślenia. Po prostu z serca wypisać te imiona, 5-10 osób. So we are writing this 5 or 10 names, right, of people. And then behind those names or beside by those names, if you write a very positive quality that you see in that person and also the challenging quality that you experienced in that relationship. I teraz obok każdego nazwiska zapisuję pozytywną właściwość tej osoby, którą widzę, czyli jakąś pozytywną cechę, a obok to, co jest wyzwaniem, tą cechę, która dla mnie stanowi wyzwanie. Tak, tak, chodzi o cechę tej osoby. Po pierwsze pozytywną cechę, a po drugie to, co jest dla mnie wyzwaniem, czyli no, tak naprawdę co ona we mnie uruchamia. Ale myślimy, może to ona taka jest. So the second is the challenge that I feel. Yes. It's actually my emotion. Yes. Tak, czyli to drugie tak, to jest ta moja emocja, to co ta osoba wyzwala we mnie negatywnego. And not to think too much about it, just let it flow, whatever the pen wants to say, let it write on the paper. I nie myślmy za dużo o tym, co piszemy. Po prostu to, co tam ten długopis chce napisać sercem, niech napisze bez zbytniego myślenia. Because this paper will not be put on the wall, it will be just for you personally. I ta kartka papieru, nie będziemy jej nigdzie wieszać, ona jest tylko dla was. Proszę podpisać. Now let's take another 15-20 seconds to finish what we do. Także zaraz kończymy, jeszcze 15-20 sekund.
now, in this meditation that we want to go into now, is helpful to have eyes closed. I teraz w tej medytacji, którą za chwilę przejdziemy, dobrze jest zamknąć oczy. Ponieważ będziemy sobie wyobrażać, tak? Będziemy różne wizualizacje robić. Now, if you look at a piece of paper that you have been writing, and then you can ignore all the names. You can actually cut the names away and throw them away because they are not important. I teraz patrząc na tą kartkę i na to, co zapisaliście na tej kartce, możecie zignorować wszystkie imiona. Tak naprawdę możecie urwać ten kawałek kartki z imionami, bo to jest w ogóle nieistotne. This time, for a short time, we are just going to focus on the balancing qualities. On which qualities? Now we just want to focus on the challenge. Okay. Więc teraz skupimy się na tych, że tak powiem, wyzwaniach, na tych negatywnych emocjach, właściwościach, co sobie zapisaliśmy. And if there is any quality that comes more than once on your list, then that's a sign that this is something that is part of your own life. Jeżeli jest jakaś cecha, która pojawia się więcej niż jeden raz na tej liście, to oznacza, że to jest coś bardzo obecnego w twoim życiu. You can write a circle around that quality and give that the first focus now. Także teraz można jakby zakreślić, podkreślić tą cechę, która pojawia się kilka razy i po pierwsze skupić się na niej. So I think when you're ready, you have chosen what you want to let go of. Czyli kiedy jesteś gotowy, wybrałeś to, czego chcesz się teraz pozbyć, co chcesz puścić. And let's sit comfortably. Usiądź wygodnie. Zamknij oczy. Notice your breathing. Zauważ, jak oddychasz. Zwróć uwagę na swój oddech. Think of yourself as a soul, an eternal soul, that is going to clean little pieces of the past away. Pomyśl sobie jako o duszy, wiecznej duszy, która oczyści małe części, fragmenty ze swojej przeszłości. I am an eternal light. Jestem wiecznym światłem. And this light has manifested this body on earth. I to światło umożliwiło życie temu ciału na tym świecie, na ziemi. Let's think. If I look into my hand, I can see that I'm holding a golden key. I teraz wyobrażam sobie, że patrzę na swoją dłoń, w której trzymam złoty klucz. And this very beautiful golden key fits in a door that is in front of me.
I ten piękny złoty klucz pasuje do drzwi, które są przede mną. It's a very beautiful door decorated with jewels and very, very nicely carved and beautiful door. To są przepiękne drzwi, udekorowane wieloma klejnotami, bardzo pięknie wyrzeźbione. Now I put the key in the door hole and open this door. Wkładam klucz w dziurkę do klucza i otwieram te drzwi. And I'm entering into a space, into my heart space. I wchodzę. My experiences are kept. Do przestrzeni swojego serca, do przestrzeni, w której trzymam wszystkie swoje doświadczenia. Inside this space there is a storage, like storage shelves that are filled with all kinds of things and forms and shapes. I wewnątrz tej przestrzeni jest miejsce, w której składowane są wszystkie rzeczy, jak w magazynie. Most of these forms are very, very beautiful jewels and valuable things, valuable experiences and beautiful things. Większość z tych rzeczy to są piękne, wspaniałe przedmioty. To są bardzo wartościowe rzeczy, jak klejnoty, szlachetne kamienie. But there are also few experiences that are now we want to clean and transform. Ale wśród nich jest też kilka złych doświadczeń, które teraz chcę przekształcić, oczyścić. And so let's think of the emotion or the challenge that we want to let go of now. Zatem teraz myślę o emocji, o tym wyzwaniu, którego chcę się pozbyć, chcę go puścić. And we tell this emotion, take a form and shape in front of us. I mówię do tej emocji, przybierz kształt, jakąś formę teraz przede mną. We invite this energy in front of us and we order it to take a form and shape and color. Zapraszam tą energię przed siebie i mówię jej, żeby przybrała jakiś kształt, jakąś formę, jakiś kolor. We are like the parents or the masters of this space, so there is no need to go into the energy or the experience of this energy, but we are like looking at it from a distance, like detached observers. Jestem jak rodzic, jak pan, jak niezależny obserwator. Nie wchodzę pod wpływ ani w tą energię. Like a long past experience from centuries ago. Jest to być może doświadczenie z odległej przeszłości, wieki temu. We can talk to this form and ask it questions if it has anything to tell us what its role was in the past. Zwracam się do tej emocji i zadaję pytanie, czy coś ona chce mi przekazać. Być może jaką rolę odgrywała w przeszłości dla mnie.
then now it is time to have this energy transformed. And we order and tell this energy, we take it in our arms and we bring it to the center of this heart space, where there is like a light altar. I teraz jest czas na przekształcenie tej energii. Biorę ją w swoje ramiona i zanoszę do środka tej przestrzeni serca, w której znajduje się świetlany ołtarz. We bring this form, this emotion, this feeling, and we place it on the altar that is directly connected with the supreme light, with the supreme soul. Zabieramy tą energię, tą emocję, to uczucie i kładziemy na tym świetlanym ołtarzu, który jest bezpośrednio połączony z Najwyższym. And we invite the Supreme Light to fill this energy and transform it. I zapraszamy Najwyższą Duszę, Najwyższe Światło, żeby objęła tą energię i ją przekształciła. There is like a column of light high into the sky, down into this energy, and it is lighting up this form. I powstaje kolumna światła od nieba, z góry do samego dołu. I to światło oświetla, rozjaśnia tą energię, tą emocję. And I can feel that I'm really and truly ready to let go of this sorrow. I czuję, że naprawdę jestem gotowy, żeby puścić, żeby pozostawić, oddać to cierpienie, ten smutek. Gradually we can see how this form is changing and transforming and turning into a beautiful jewel or a beautiful, some beautiful object. I stopniowo widzę, w jaki sposób ta emocja się zmienia, przekształca, rozjaśnia i zamienia się w coś pięknego, jakiś piękny klejnot czy inny wspaniały przedmiot. When this transformation has taken place, then we can take that object that is left behind, that is very, very beautiful, and we take it to the storage place where the others were before. I po tym przekształceniu, po tej zmianie zabieram tą piękną formę, ten wspaniały klejnot i umieszczam go w tym miejscu, w którym wszystkie inne rzeczy się znajdują, w tym magazynie swoich doświadczeń. And it will be very good to come into this space and clean everything that you can find that you don't want to carry with you. I byłoby bardzo dobrze powracać do tego miejsca i oczyszczać wszystko, czego nie chcemy, czego nie potrzebujemy, aż do momentu, kiedy wszystko nie stanie się czyste, jaśniejące. This inner space is really the subconscious self, where everything is kept. Ta wewnętrzna przestrzeń to w istocie jest podświadomość, w której wszystko trzymamy.
now we have access to this space with the golden key that we have in our hands. Teraz mamy dostęp do tej przestrzeni dzięki temu złotemu kluczowi, który trzymamy w swojej dłoni. And now let's thank the Supreme Light and we retreat from this space. Teraz dziękuję Najwyższemu i wychodzę z tej przestrzeni. Close the door and keep the key around our neck. Zamykam drzwi, a klucz wieszam na szyi. This space that we all have access to keeps everything that we need to clean and everything that we need to purify to become complete and whole. Ta przestrzeń, do której mamy wejście, dostęp, w niej znajduje się wszystko, co powinniśmy oczyścić, przekształcić, żeby ponownie stać się pełnymi, kompletnymi. I mamy klucz, żeby się tam dostać. Now we can return to the room we are in and open our eyes if they are still closed. Teraz powracamy do pokoju, w którym jesteśmy. Otwieramy oczy, jeżeli są jeszcze zamknięte. And it will be interesting to see what transformation takes place within the next days, because there is going to be a transformation of what you were giving to the altar today. I ciekawe będzie zobaczyć przekształcenie, zmianę, która nastąpi w ciągu kilku następnych dni, bo na pewno coś się zmieni. My experience is that what I put on the altar, there is an instant transformation. Moje doświadczenie jest takie, że to, co kładę na tym ołtarzu, to natychmiast się przekształca. It doesn't matter if the other person is close by or far away. I nie jest istotne, czy ta druga osoba jest blisko, czy daleko. That person will be affected just as much. Ta osoba także tak samo ulegnie wpływowi. And that person will also become free from that sorrow that we were transformed. I ta osoba też zostanie uwolniona od tego smutku, tego ciężaru, który przekształciliśmy. Now it's up to you and all of us to continue until all our relationships are become very, very sweet and happy. I teraz to zależy od każdego z nas, żeby kontynuować aż do chwili, kiedy wszystkie nasze związki staną się bardzo, bardzo słodkie. I wish you all the best on your journey. It's a wonderful journey of cleaning and cleansing. Życzę wam wszystkiego najlepszego w tej podróży. To jest wspaniała podróż oczyszczania. So, that was about what I wanted to tell you. Także to jest to, czym chciałem się z wami podzielić. If there are any questions, anything a little bit, then... Czy są jakieś pytania, komentarze? We have a comment, which is thank you.
Thank you for giving me this opportunity. Dziękuję za tą szansę, okazję. Ale jak są jakieś pytania, to można zadać. Can I see the group? Yes, you can see the group. And there are some questions also. Jeszcze grupę chcę zobaczyć, brat. To może zobaczyć. Tak? Nie da się zobaczyć? Tak przewrócimy trochę to. So at the end we will come together and you will see us, okay? Na końcu może gdzieś się spotkamy i wtedy pokażemy się bratu. So there is a question. Okay, Dorotka. Jakie jest pytanie? Na ogół uważa się leczenie jako leczenie ciała. Natomiast on przedstawił to jako właśnie to wewnętrzne spojrzenie. A na ile jakby tej uwagi odnośnie leczenia trzeba poświęcić ciału i duszy? W jaki sposób to jakby zrównoważyć, mieć na uwadze? Bo przecież ma to doświadczenie. On ma to doświadczenie, że jest. So the question is, usually when we think about healing, we think about healing the body. But you were speaking about inner healing, healing the soul. So we wonder, and we would like to hear maybe a little bit your experience, how does inner healing reflects in outer healing, because we know that you are in the state as you are. So how you see it, how you feel that this inner healing helps your body, basically. Well, what I can see, what is helping me greatly, is that I can remove all the feelings that connected with cancer. I can remove fear of death. I can remove attachment to the people and to things. And when all these sorrows have been removed, then I will either go through, I will either leave the body happily, or I will stay in the body. But I'm not so much concerned about the physical thing, because it's temporary anyway. Okay. Więc Tor mówi, że to wewnętrzne leczenie, no przede wszystkim pomaga mu jakby zaopiekować się uczuciami, które on ma teraz w związku z tym, że jest chory na nowotwór. To jest taki terminalny nowotwór. Więc dzięki temu procesowi on jest w stanie usunąć takie uczucia jak lęk przed śmiercią, czy przywiązanie do ludzi, czy też rzeczy. I kiedy to zostanie usunięte, no to wtedy on albo opuści to ciało w szczęściu, albo w nim zostanie w szczęściu. I Thor mówi, że tak naprawdę on nie za bardzo przejmuje się tym ciałem, ponieważ on rozumie, że to ciało to jest coś tymczasowego, chwilowego. And I also believe most of you probably, if there are Brahmins, there are only Brahmins there. We know that we are going to leave at a fixed time, and we don't know what moment that is. Is it this year or next year or in 5 years? But what I can do is to clean the soul while I have the opportunity. While I am in this body, I have the knowledge, I have the way to meditate and to connect. So that is the opportunity that I have now that we need to use.
I tak jak my się uczymy w Raja Jodze, my wiemy, że tak naprawdę jest ustalony czas, kiedy opuścimy to ciało. Tylko, że nie wiemy kiedy. Czy to będzie w tym roku, czy za rok, za 5, za 10 lat. Ale to, co mogę teraz zrobić, to mogę zająć się oczyszczeniem duszy, ponieważ teraz i tylko teraz mam na to szansę, mam okazję na to, kiedy jestem w tym ciele, bo mam tą wiedzę, mam to zrozumienie poprzez medytację i połączenie z Najwyższym. Właśnie to mogę zrobić teraz, będąc w tym ciele. I also believe that many of the illnesses that we are dealing with, they have the source of them are emotional sorrows or hurts from the past or childhood. And if that accurate source is removed, or an accurate emotion or sorrow is removed, then the healing may take place in the body. The body may heal. But I don't give that focus to that, but the main thing is to heal the soul. Ja również wiem, tak jak zapewne wy wiecie, że większość, co najmniej większość chorób ma swoje źródło w jakichś emocjach, złych emocjach z przeszłości, z dzieciństwa. I kiedy usunę źródło tych emocji, no to prawdopodobnie jest duża szansa na to, że również ta choroba zostanie z ciała usunięta, że to ciało się też oczyści. Ale Thor mówi, ja jakby nie skupiam się na tym, ja skupiam się na duszy. One of the main things that we have to deal with, all of us, at one point, is fear of dying and fear of letting go of the body. And usually we are only faced with it when something serious happens. But if we are free from that fear, then we are free to stay or to go. And I can feel that for me personally, that I don't mind if I come or go, or stay or go. Because the fear of dying has been diminished, has reduced so much that, and I am convinced that the soul is eternal and has another part to play. When it leaves this body, there's another part to play. So I don't want to be late in my next part anyway. Jedna z głównych rzeczy, która stoi przed nami wszystkimi, to jest lęk przed śmiercią, przed pozostawieniem tego ciała. I zazwyczaj spotykamy się z tym w takich krytycznych chwilach, kiedy coś wydarzy się takiego wielkiego, niespodziewanego. Ale jeżeli uwolnimy się od tego lęku, no to będziemy wolni. Albo możemy zostać, albo możemy odejść. I Thor mówi, że osobiście on może i zostać, i odejść, ponieważ ten lęk przed śmiercią u niego bardzo się zmniejszył, bardzo się zmniejszył. I teraz on tak naprawdę jest tylko zainteresowany duszą, która jest wieczna i która ma, będzie miała kolejną rolę do odegrania, bez względu na to ciało. I jest nawet takie poczucie, no, że nie chce się opóźniać tej kolejnej roli, która będzie miała być odegrana przez duszę. Thank you. Thank you. Very beautiful. Very beautiful. Thank you.
No to prawda. There is one more question. Odnośnie właśnie tego ćwiczenia, które wykonywaliśmy w tej medytacji, bo najpierw musimy wypisać te pozytywne cechy tych osób w naszym życiu ważnych, a potem te negatywne cechy, których doświadczamy. Potem on poprosił nas, żebyśmy na tym ołtarzu złożyli uczucia, emocje, które odczuwamy. I teraz ja nie wiedziałam na przykład, czy załóżmy, czy mam, co ja mam tam złożyć na tym ołtarzu, czy właśnie tą negatywną cechę, czy tak jak on prosił, emocję, która rozumiem, z którym się wiąże z tą cechą. I teraz, czy załóżmy, jest to emocja, którą odczuwam od tej osoby, czy to jest emocja, którą czuję w wyniku tych emocji, które odbieram od tej osoby. I hope I will be able to interpret the question. So the question was about these emotions that we identified next in the meditation exercise. Next to each person, you ask us to identify positive and negative qualities. So it was not clear for this person who is asking, what emotions we should then put on this altar in front of the Supreme Soul. Was it to be the emotion or the quality that we saw in the other person, or the emotion that was created in me as a result of that, what I saw in the other person? What exactly I should place on this altar? Which emotion, which feeling? Well, the idea is to put the feeling that is the sorrow, the hurting, the negative, the challenging feeling. That you feel, that I feel. In me. Yes. As part of me, that is what I want to put on the altar for transformation, because that is going to change my state, and that will be removed from my experience, and that will be removed from the relationship also, and it can even be removed from that person who was instrument to give me that experience. So it is also, it's not only a healing for myself, it's also a healing for the other person. Zatem idealnie, najlepiej jest, żeby położyć na tym ołtarzu to moje uczucie, moją emocję, która jest we mnie w wyniku tego doświadczenia z tą drugą osobą. Ponieważ kiedy ja to zrobię, czyli tą swoją emocję tam położę i oczyszczę, no to to zmieni mój stan. I to zmieni moje doświadczenie, a potem w wyniku tego zmieni się moja relacja z tą osobą nawet, a nawet tamta osoba może się zmienić. Zatem w tym przypadku to będzie leczenie mnie, ale nawet też tej drugiej osoby. Czyli to moje uczucie, to co jest we mnie. Tak? Okej, okay, thank you. Coś jeszcze ktoś chciałby zapytać? Okej. Okay. One more question. Wspomniał o tym, że zetknął się z tym, że określone emocje, problemy, urazy wywołują w ciele określone choroby. Ja również się z tym zetknęłam. No, u różnych tam osób, między innymi Louis Hay, książkę Zdrowie, gdzie ona zamieszcza wręcz tabelkę z chorobami i przyczynami tych chorób i właśnie w emocjach, w jakichś urazach, okay. Co z czego wynika, że on właśnie też tak uważa, że Tak można to połączyć, tak? So it's a comment and also maybe a question, what do you think? So you mentioned that you believe that different emotions can create different illnesses, diseases in the body. So the sister here, she agrees with that.
And she says that she has heard many times about that, and even she read about it in one book, Louise Hay. She, You Can Heal Your Life, there is such a book. And in this book, she even made a table where she showed what emotions cause which illnesses. So what do you think about it? Do you agree with it? What is maybe your experience? Yeah, I agree to that. This was one of the books that I came across many, many, many years ago, actually before Cairn, and had a big influence on my life. And since then, many, many books have been written with stories and experiences that are really strongly support this idea, and I believe that. Because we are all like an energy field, and the physical body is just one aspect of it, but the most important part is the energy, the consciousness. And part of the consciousness are those emotions and feelings that are so essential to clean. Tak, ja zgadzam się z tym oczywiście, mówi Thor. I czytałem tą książkę i się zgadzam z tym, co to jest tam napisane. Ja nawet ją czytałem jeszcze zanim zacząłem studiować Raja Jogę. I oczywiście wiele innych książek na ten temat też zostało napisanych, w których to jest wyjaśnione i tak myślę, że tak jest. Bo to wszystko to jest kwestia pola energii. I fizyczne ciało jest po prostu jednym aspektem tego pola energetycznego. Ale najważniejszą częścią, najważniejszą rzeczą w tym jest energia świadomości. I emocje oraz uczucia, o których mówiliśmy, są częścią tej energii świadomości. I tak naprawdę konieczne jest, żeby właśnie zająć się tym i je wyczyścić, oczyścić, uzdrowić. Tak? So, Thor, there are no more questions. Everything is clear. And I think we know what to do. As you said, it's up to us to heal ourselves and help healing others. So thank you for your guidance.
tears that you have cried are now turning into diamonds, and every road you tread is a road that's paved with gold. Now turn.